Michał Kryński, Bankier TV, a w studiu Piotr Kuczyński. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry państwu. Spytałbym, pamiętając o naszym koledze, którego nie ma, bo śmiga najprawdopodobniej na nartach, jeśli udało mu się znaleźć gdzieś śnieg. Na pewno znalazł. Jak samo poczucie dzisiaj? Normalne. Normalne. Nawet nie w stosunku do wieku, a zupełnie dobrze. Czyli ta mgła dzisiejsza warszawska, rozumiem, no, jeszcze... Jak jechałem dzisiaj rano po zakupy, było minus dwa nawet i mgła, co ludzi mogło wpuszczać w maliny, dlatego że droga czarna, ale śliska. No i widoczność fatalna, a tak stężenie jest złych rzeczy w powietrzu wysokie. Ale no, niezależnie od mgły, a bardziej zależnie od wczorajszego komunikatu, wczoraj bardzo mocne, smutne w wielu przypadkach westchnienie w wielu polskich domach, ale i u inwestorów CD Projekt przesuwa premierę swojej najnowszej gry. No i już pierwszą reakcję na akcjach widzieliśmy, a to przecież chwilowo lokomotywa naszego parkietu. Jak wyjeżdżałem z domu, to widziałem jakieś minus 12 czy minus 13, tak, na akcjach CD Projekt. Pytanie, czy już kupować? Nie wiem, no nie wiem, Karol, nie sprawdzałem również, na kiedy przesunęli tę datę. Wrzesień. Na wrzesień, aż na wrzesień. Daleko. No, miała być w mojej urodziny. Mówiliśmy tutaj tydzień temu chyba, czy dwa tygodnie temu, że będzie w mojej urodziny 16 kwietnia, a tu proszę bardzo, i urodziny giełdy wrzesień. No cóż, no to bywa. No. Jeżeli chodzi o IT, o tworzenie gier, o programistów, to zanim dany program, a to jest skomplikowana rzecz, się zdebaguje, czyli przeleci się tak, żeby nie było żadnych błędów, to może tego się nie da oszacować według mnie i każda data jest obciążona ryzykiem. Z punktu widzenia spółki to bardziej odpowiedzialne, w sensie pracujemy lepiej nad produktem, wydajmy lepszy produkt. Tak mi się wydaje. Pogódźmy się ze spadkami albo nie patrzmy w ogóle na giełdę i liczmy na to, że efekt wow na końcu będzie większy. Też tak uważam. Jeżeli są problemy, to trzeba doprowadzić do tego, żeby wypuścić w miarę bezbłędną rzecz, prawda, a nie wypuścić szybciutko, zgodnie z obietnicą, za pomocą jakichś protez programistycznych, a później spotkać się z żalami tych, którzy będą używali tego produktu. Uważam, to jest rozsądne. Jak zderzymy w ogóle branżę gier z rynkiem giełdowym, to jest dosyć specyficzna branża, bo tutaj cykl produkcji produktu jest dosyć długi, ale jak widzimy teraz na przykład po wynikach sprzedaży Wiedźmina 3, który dostał kopa strasznego od serialu. Z powodu serialu, tak. Z powodu serialu, podobnie zresztą jak oryginalne książki Andrzeja Sapkowskiego, które podobno są dodrukowywane na tempo w Stanach Zjednoczonych, bo Amazon nie nadąża z dostarczaniem. No i proszę bardzo. Życie takiego produktu może być dosyć długie. To jeszcze też pewnie w wynikach spółki zobaczymy. Myślę, że tak. Jeżeli rzeczywiście ten projekt, ten cyberpunk, tak? Chyba po angielsku trzeba by mówić, 77, rzeczywiście będzie taki rewelacyjny, jak ciągle się zapowiada, że ma być rewelacyjny, no to zobaczymy na pewno w przyszłym roku odpowiednie rezultaty. No, byleby tylko nie było zgodnie z nazwą 2077 data premiery. To byłaby piękna tragedia, ale myślę, że tak źle nie moglibyśmy będzie. Nie doczekać, jak sądzę. Panie Piotrze, w Stanach Zjednoczonych z kolei, no, jak ja sprawdzałem wczoraj, to powyżej 3300 na Standard & Poor's. Teraz no, już pan, zdecydowanie więcej. Śmieję się. No, co radość. Co mi pozostaje, oprócz śmiania się, patrzę na te wskaźniki w analizie technicznej, wykupienie krańcowe, czyli po prostu wszystko jest totalnie przewartościowane i dalej rośnie. No niech rośnie, no, tym gorsze będą spadki, jak już nadejdą. No, one, jak widać, mogą nadejść i zazwyczaj nadchodzą w chwili zupełnie nieoczekiwanej. Proszę zauważyć, że w dzień przed i w dzień podpisania tej umowy pierwszej fazy z Chinami, Stany Zjednoczone, Chiny, pierwsza faza umowy handlowej, na Wall Street była duża niepewność. Tam się indeksy zmieniały bardzo nieznacznie. No, widać było wyczekiwanie. Czy nie zacznie się realizacja zysków po podpisaniu umowy. No i to był zbyt oczywisty moment na rozpoczęcie korekty. Zbyt oczywisty. W związku z tym ona nie nastąpiła. Poza tym trafiło to podpisanie w sam początek
sezonu publikacji raportów kwartalnych spółek. No one są mieszane, jak spojrzymy. Tak, ale jak zwykle ta zabawa jest zawsze ta sama i w 90% od 10 lat ten sezony raportów kwartalnych pomagają indeksom, bo spółki odpowiednio zaniżają prognozy i dają lepsze wyniki. No i tyle. No ale zdarza się, że nadal wyniki niższe od zaniżonych oczekiwań, a reakcji na rynku nie widzę. Znaczy, no bo, widać reakcję na rynku, tylko nie w tym kierunku. Bo taki to jest rynek i tutaj kiedyś z panem Sołtysem też omawialiśmy publikowany przez CNN Business taki wskaźnik chciwość, strach, chciwość z jednej strony, strach, drugiej chciwość. 100% to jest maksymalna, ekstremalna chciwość. Ostatnio widziałem kilka dni, tydzień temu było 97, ostatnio widziałem 93. Czyli jest absolutnie ekstremalna chciwość panuje na rynku, co zawsze się źle kończy, no a kiedy, to tego nikt nie będzie wiedział. Na razie to idzie tak, jakąś taką hiperbolę te wykresy idą. No ale ponieważ jesteśmy po podpisaniu tego pierwszego etapu, potem powinien być drugi etap w międzyczasie, prezydent Stanów Zjednoczonych. Na pewno nie przed wyborami. Myśli pan, że już teraz będzie stabilnie i spokojnie? Nie, w to nie wierzę w ogóle, dlatego że Donald Trump musi podgrzewać nastroje u swoich zwolenników, a jego zwolennicy są za walką z Chinami. W związku z tym według mnie to, że rynki tak się cieszą niby z tej pierwszej fazy, to jest duża przesada, bo tam 2/3 problemów jest zamiecionych pod dywan, nierozwiązanych absolutnie. Może się bardzo źle to jeszcze wszystko rozwinąć, także po tym jednym kroku na przykład cła na produkty chińskich 2/3 importu do Stanów w dalszym ciągu obowiązują, no, i będą obowiązywały. W związku z tym nie, to jeszcze zobaczymy. To się nie skończyło. To jest tylko początek początku. O. No i musimy jeszcze zobaczyć te dane amerykańskiej sprzedaży, a chińskich zakupów teoretycznie od tego. Czy rzeczywiście będzie tak, jak Chińczycy obiecywali? Tak jest. Chińczycy obiecują też, że przestaną obniżać sztucznie siłę swojej waluty. No tylko, że jak spojrzymy na ostatnie 10 lat, to no, parę razy już zapowiadali, że oni wcale nie będą. To jest bardzo, to jest prowadzona gra, tak powiem dosłownie, tak jak sobie władze w Chinach życzą. Naprawdę. W momencie, kiedy było przed rozmowami z Trumpem, yuan się bardzo osłabiał, bardzo. Nie pamiętam dokładnie, do jakiego poziomu doszedł, ale chyba było to nawet ponad 8 juanów za dolara. Od momentu, kiedy rozpoczęły się te rozmowy i szło ku podpisania tej umowy, kurs dolar-juan bez przerwy spadał. Teraz jest 6 z groszami i naprawdę widać, jak juan się umacnia. Także Chińczycy reagują w ten sposób. Jest zagrożenie dla nas, dla gospodarki, osłabiamy juana. Zagrożenie znika lub się zmniejsza, umacniamy juana. W tej chwili jesteśmy w fazie umacniania juana. Rynek ropy naftowej chwilowo spokojnie, Amerykanie spokojniejsi. Tu też Chiny mają pewien wpływ, ale jak spojrzymy z kolei na Iran, tam po przyznaniu się do zestrzelenia, omyłkowego, ale jednak zestrzelenia ukraińskiego samolotu, mamy niejako wyciszenie chwilowo konfliktu Iran-Stany Zjednoczone. Pytanie, czy to powinniśmy spodziewać się, że za chwilę znowu coś wybuchnie? Kiedy coś wybuchnie, tego oczywiście nie wiemy, że tamto to napięcie nie będzie się zmniejszało. To jestem przekonany, że nie będzie się zmniejszało. W każdej chwili możemy czegoś oczekiwać, że szczególnie, że Iran się odgraża, że to nie koniec odwetu, to ostrzelanie baz amerykańskich w Iraku, to nie koniec odwetu. No to zestrzelenie samolotu, no to jest tragiczna rzecz. Też świadczy o tym, że obrona irańska jest, no prawdę mówiąc, kilkadziesiąt lat do tyłu w stosunku do... delikatnie mówiąc. No i w końcu prawie połowa z tych ludzi, którzy zginęli, to byli Irańczycy. To sami sobie zrobili ten dramat również. No katastrofa. No. Ja bym tutaj nie powiedział, mówię, no to
Trochę racji mają Irańczycy, mówiąc, rzucając część winy na Donalda Trumpa. Ja uważam, że taka też jest prawda, bo gdyby Donald Trump nie postanowił zabić Kasima Sulejmaniego, nie byłoby tego napięcia, nie byłoby odwetu irańskiego, nie byłoby, nie byłoby spodziewanej odpowiedzi amerykańskiej i nie byłoby zestrzelenia samolotu. To jest oczywiste, ta wina nie jest tylko po stronie Iranu, chociaż przede wszystkim po stronie tej obrony irańskiej, która nie powinno być tak, że niedoświadczony żołnierz sam podejmuje decyzję strzelać, nie strzelać w takiej sytuacji, szczególnie tam poleciały dwie rakiety. Pytanie, czy kiedykolwiek dowiemy się, jak było naprawdę, ale chciałem, panie Piotrze, zwrócić uwagę na co innego. To jest jeden z niewielu naprawdę przypadków, kiedy kiedy władza przyznaje się wprost do tego, że doszło do oficjalnie doszło do omyłkowego zestrzelenia. Nie bardzo mieli wyjście, tak szczerze mówiąc. Na historię tego typu wydarzeń, ja wiem, tak. To za każdym razem mamy próby zamiatania pod dywan. No i na początku były takie próby, prawda? Bo na początku Iran mówił, że nie, w żadnym wypadku, absolutnie. To nie oni. Tylko że nacisk opinii międzynarodowej był duży, a Kanady szczególnie duży. I nacisk krajów, Kanada wśród nich jest, które nie były wrogami Iranu, które były za przestrzeganie tej umowy, którą zerwał pan Donald Trump na przykład z Iranem. W związku z tym Iran nie mógł powiedzieć, że nie odda czarnych skrzynek, nie przyzna się i zradzić do siebie wszystkich. No nie mógł tego zrobić. To była pierwsza reakcja. Tak, ale potem doszli do wniosku, że nie da się tego ukryć i że lepiej się przyznać, pokajać i przeprosić. No taka jest prawda. No to nasze podwórko, panie Piotrze, jak spojrzymy na rynek, to specjalnie nic mocnego się nie dzieje, ale jak spojrzymy na to, co miało się stać, Marcel Lesik w Pulsie Biznesu pisze o tym, co udało się premierowi. Okazuje się, że z planu Morawieckiego udała się tylko jedna rzecz. Wie pan, która? No, mówiliśmy przed wejściem na wizję, dlatego tylko wiem, że zwiększenie eksportu. Tak? Dokładnie, że nadwyżka w bilansie handlowym. Cała reszta tych planów, no niestety głęboko pod kreską. No tak, SOR, czyli Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, była piękną baśnią, którą na początku, kiedy ona była opublikowana, był 16 rok, chyba 16, tak? 15, 16, 16. W 15 były wybory, w 16. No nawet ja się dałem uwieść, że to takie, niektórym, no nie uwierzyłem w milion samochodów elektrycznych. No to już zostało zweryfikowane. To nie uwierzyłem zupełnie. Ale niektóre rzeczy wydawało mi się, że są sensowne. Okazało się, że to były baśnie pana premiera Morawieckiego. No i tyle. No, ale ja wiem, bo może należy elektoratowi opowiadać baśnie, bajki i go uwodzić. No, to oczywiście ja to ironizuję, żeby była jasna sprawa. Wobec tego, co teraz może premier Morawiecki obiecać, tak żeby zabrzmiało chociaż trochę wiarygodnie. Już nie zostanie, nie będzie wiarygodny. No niestety, za dużo było tych obietnic, które okazały się być nie... Pamiętacie państwo oczywiście Mieszkanie Plus. No tu ja przyklasnąłem od razu, jak usłyszałem. Koncepcja bardzo słuszna. No super, wykonanie, wspaniale. Niestety jak zwykle. No jak zwykle. No, zamiast ileś tam tysięcy, już nie pamiętam tych liczb, były jakieś szalone, wyszło 800 kilkadziesiąt mieszkań. To nie tysięcy, tylko mieszkań. No więc no trudno uwierzyć panu premierowi. Niestety ma tendencję do opowiadania bajek. Już nie mówię o bajkach politycznych, których też mu się zdarzają i to często. Jak spojrzymy na najnowsze publikacje o inflacji, no niektórzy krzyczą, że pędzi. Niektórzy mówią, że jest zagrożenie. Rada Polityki Pieniężnej stabilnie nie przejmuje się specjalnie. Ja nie chodzę. Ja robię zakupy w dużym sklepie, a nie chodzę na bazarek, ale ostatnio rozmawiałem z kilkoma ludźmi, którzy chodzą na bazarki i podobno głównym tematem, głównym, który jednoczy wszystkich, jest właśnie drożyzna. Podobno tak jest. I się nie dziwię, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o ceny żywności, 7% rok do roku wzrost cen w grudniu, no generalnie duży wzrost cen żywności, no to ludzi uderza, szczególnie tych mniej zarabiających, bo dobrze zarabiający wydają na żywność 10%, 5% swoich dochodów. I bardzo często dochodów. Niespecjalnie nawet nie patrzą na ceny. Tak jest. No, przyznam się, że ja często, zazwyczaj też nie patrzę na ceny.
No, oczywiście to nie jest powód do chwały, no, ale taka jest prawda. A ludzie, którzy mają mało pieniędzy, no to bywa, że wydają 60-70% swoich przychodów na żywność. I to dla nich jest potężne uderzenie. No i oprócz żywności również, ja tutaj żeśmy na tym miejscu też, w tym miejscu, żeśmy to od wielu miesięcy podkreślali, że niebezpiecznie rosną ceny usług. W grudniu 2019 wzrosły o 6,1%. To chyba na waszym portalu, albo na Puls Biznesu, nie wiem. To też jest publikowane. Ja wiem, ale tu jesteśmy w bankier.pl. Jest publikowany wykres cen usług, bardzo przekonujący. Widać, że w styczniu 2019 ceny usług wzrosły o niecały procent, a potem było tak. I teraz jest w grudniu 6,1%. Ceny usług się rozpędzają i opowieści niektórych moich kolegów, głównych ekonomistów banków, mówiących o tym, że to nie jest presja płacowa, są oczywiście, należy między bajki włożyć, bo to jest również presja płacowa, choćby nawet to, że w styczniu teraz wzrosła ta płaca minimalna tak mocno, prawda? 2600 zł. No i to już będzie uderzało straszliwie w ceny. Prawdopodobnie część została przerzucona już na grudzień, część tej podwyżki płac. Niewątpliwie istnieje presja w usługach, niewątpliwie również pod pretekstem wzrostu cen energii, żywności i tak dalej, wiele usług podnosi ceny, nawet jeżeli nie musi podnosić ceny. No jest wzrost oczekiwań inflacyjnych. To jest katastrofalna sprawa. No ale jak spojrzymy na reakcję Rady Polityki Pieniężnej, reakcji jako takiej nie ma. Eugeniusz Gattner jako jedyny sugeruje delikatną, bo to jest 15, 20, 30 punktów bazowych podwyżkę stóp. No, możemy spojrzeć też na Eryka Łona, który jak zwykle proponuje, żeby stopy obniżyć. Obniżyć to oczywiście w tym momencie w ogóle nierealne, według mnie. Jeżeli chodzi o podwyżkę, to Rada będzie czekała, dlatego że w pierwszym kwartale ta inflacja oczywiście wystrzeli mocno. To znaczy, niektórzy twierdzą, że w styczniu nawet się może sięgnąć 4,5%. No, okolice 4 plus minus 2,3% pewnie będzie wynosiła i tak będzie to wyglądało w styczniu, lutym i marcu, w pierwszym kwartale. Baza z tam zeszłego roku jest bardzo niska. W styczniu zeszłego roku ceny wzrosły tylko o 0,9%. W związku z tym ta baza jest niziutka i ten wzrost cen natychmiast się przekłada na wzrost głównej miary inflacji. Później ta inflacja powinna teoretycznie nie to, że spadać, tylko spadać jej dynamika wzrostu. Inaczej mówiąc, nie będzie 4,5, a na przykład 3,2, 3%, o tego typu wzrost inflacji. I pewność średnioroczna będzie nieco powyżej 3%. Rada Polityki Pieniężnej ma cel inflacyjny 2,5% plus minus 1. Czyli jeżeli będzie 3,3, a będzie się mieściło w 2,5 plus 1 i Rada może spokojnie nic nie robić, chociaż według mnie jest to błąd. No ale to... A potem znowu nie będzie z czego uciekać w dół. Tak jest, dlatego że jeżeli nie będzie się podnosiło stóp, to później nie ma możliwości pomagania gospodarce obniżając stóp. Panie Piotrze, bo powoli czas biegnie nieubłaganie, wobec tego pozwolę sobie zadać pytanie, zobaczymy, czy pan odpowie, polityczne. O, proszę bardzo. Kampania wyborcza prezydencka już rusza. Warszawiak pyta, czy pan wierzy w wygraną Hołowni, czy doradzając Hołowni przypadkiem nie manifestuje, szanowny pan, wrogości czy niechęci do PO? Dlaczego pana zdaniem Hołownia byłby lepszym prezydentem niż szanowna pani Małgorzata Kidawa-Błońska? Pan Szymon Hołownia jest za państwem, tak jak ja rozumiem, że za państwem dobrobytu, rozumianym nie tak, jak pan Morawiecki to rozumie. Bo pan Morawiecki uważa, że należy dawać ludziom pieniądze do ręki, a Szymon Hołownia chciałby, ja to popieram,
żeby gospodarka rozwijała się w sposób równomierny, a przede wszystkim, żeby wszystkie usługi publiczne były na wysokim poziomie. Usługi publiczne, przede wszystkim ochrona zdrowia, edukacja. Ja ten kierunek popieram, a uważam poza tym, że należy, że ja popieram wszystkich tych kandydatów, którzy mogą stanowić, mogą wygrać z panem Andrzejem Dudą w drugiej turze. Który to będzie? Nie wiem. Który przejdzie do drugiej tury, ten uzyska mój głos. Głos polityczny w naszym programie dawno nie było. Wracamy do rynku. Czym tłumaczyć ostatnie zwyżki ceny platyny? Iryt chyba jest na pierwszym miejscu, nie? Teraz tak. Bo według mnie czytałem, że była platyna, potem był... Nie, rod chyba wyskoczył. Nie pamiętam, któryś z tych metali... Ciągle jest to kwestia używania do katalizatorów. To są sprawy, których ja nie panuję, także nie będę tutaj rozwijał tematu, bo to jest technika i to jest kwestia przede wszystkim rozwoju przemysłu aut elektrycznych i używania i zejścia z diesli oraz zaostrzenia norm przez Unię Europejską. Jak wiecie Państwo, od tego roku powinny drożeć samochody, bo są jeszcze ostrzejsze normy ekologiczne, prawda? I dodatkowe wymagania. I prawdopodobnie na bazie tego drożeją te metale, które są używane w katalizatorach. Tak myślę. Panie Piotrze, co Pan sądzi o spadku wpływów z podatków w listopadzie? Nie wiem, to jest jednorazowy ruch. Zobaczymy, czy to jest trwała tendencja, czy nie. Nigdy nie należy sądzić po jednym wyniku o całym roku, czy jakiejś tendencji. Trzeba zobaczyć, jaka będzie tendencja. Zapowiada się wyjątkowa ciepła zima. Czy jest jakiś sektor gospodarki lub spółki na GPW, które mogą zyskać na rosnących cenach warzyw i owoców w kontekście małych plonów? Pyta wirus. No to... Jak zwykle pośrednicy. Jak zwykle. Przecież wiadomo. Przecież nie rolnicy, tylko pośrednicy. To jest jasne. Z tym też należałoby jakoś walczyć. Jak? Nie wiem. Od razu niech pan mnie nie pyta. Nie mam recepty na to. Czyli wracamy trochę do koncepcji regulacji cen. Nie, no regulacja cen to nie jest dobry pomysł, niewątpliwie. Ale faktem jest, że na przykład większe... Jeżeli już pan mnie zmusza do tego, że rolnicy powinni tworzyć jakieś spółdzielnie, sami wychodzić na rynek, omijając pośredników. Tak by się wydawało rozsądne i wtedy oni by zyskiwali wyższe ceny, a my byśmy płacili niższe ceny. No niestety rozproszenie rolnictwa w Polsce... To jest ten problem. To jest ten problem. Tak jest. Ostatnie pytanie, trochę o euro, a trochę też o to, o co chciałem spytać na końcu, czyli o mocnego złotego. Co może się wydarzyć, jeśli waluta euro polegnie i trzeba będzie wrócić do walut narodowych w strefie euro? Jaki wpływ może to mieć na Polskę? Nie kombinujmy, bo to już science fiction jest jak na razie. Dopóki jak Włochy ogłoszą referendum i będą chciały wyjść z strefy euro, to wrócimy do tego pytania, bo wtedy ono będzie już zasadne. Na razie na to się nie zanosi. Trzymajmy kciuki, żeby się... Z Brexitem nie zmienia nam tutaj w żaden sposób. Wręcz odwrotnie. Według mnie umacnia strefę euro, no bo wypada kraj, który nie był w strefie euro i był hamulcowym wszelkich prób konsolidacji strefy, w ogóle Unii Europejskiej. Także nie, na razie takiego zagrożenia dającej się przewidzieć przyszłości nie ma. Jak mówię, gdyby we Włoszech ogłosili referendum, nawet niekoniecznie wygrało przez przeciwników Unii albo przeciwników euro, i to wtedy należałoby sobie to pytanie zadawać. Na razie ku temu nie idzie. To jeszcze na koniec. Mocny złoty, jak długo? Nie widzę w tej chwili powodu do tego, żeby złoty miał się osłabiać. Z powodu makro nie, bo to wszyscy mówią, no ten 2020 rok to rząd da radę, budżet bez deficytu. Oczywiście to są żarty, bo to jest kreatywna księgowość, ale okej, tak jest rzeczywiście. I umacniające się jednak euro powoli, ale systematycznie pomaga złotemu również. I widzimy tą, nawet było już blisko 4,20, prawda, na euro złoty. Także na razie ja nie widzę. Wiem, że wielu moich kolegów wieszczy przecenę złotego.
Być może ona nastąpi kiedy? Wtedy, kiedy na giełdzie amerykańskiej komputery zaczną sprzedawać, a nie i zrezygnują z ciągłego kupowania mimo przewartościowania rynku. Czyli jak zwykle polityka wbrew wszystkiemu nie gra u nas roli. Nie. Panie Piotrze, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Za tydzień, o ile dobrze pamiętam, jest spotkanie z Pawłem. To znaczy ja będę najprawdopodobniej, jak dożyję. Tak czy inaczej zapraszamy. Dziękuję jeszcze dziękuję raz, bardzo. Panie Piotrze. Dzisiaj ja Państwa zapraszamy do oglądania pozostałych materiałów na portalu Bankier.tv.